Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zapraszam do wewnętrznego, głębokiego przeżywania liturgii świętego Triduum Paschalnego. Jak sama nazwa mówi, składa się ono z 3 dni. I w zasadzie można powiedzieć tak, że ten pierwszy dzień to 2 liturgie. Liturgia Wieczerzy Pańskiej i Liturgia Męki Pańskiej. 2. dzień to jest kompletna cisza, to jest cisza Wielkiej Soboty, a 3. dzień to jest Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, który rozpoczynamy najważniejszą liturgią całego roku kościelnego, jaką jest Wigilia Paschalna, a kończymy 2 nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego właśnie w tę największą uroczystość chrześcijaństwa. Kochani, serdecznie zapraszam Was do tego, abyście w swoich domach głęboko przeżyli liturgię Wielkiego Czwartku. To dzień, kiedy Kościół akcentuje 3 tematy. Pierwszy temat to Eucharystia, drugi temat to kapłaństwo i trzeci temat to miłość, która bardzo pięknie zobrazowana jest w tym obrzędzie obmywania nóg. Zachęcam Was wszystkich, abyście tak jak potraficie najlepiej podziękowali w tym dniu za sakrament obecności Jezusa w Eucharystii, za te wszystkie msze święte, w których mogliście już uczestniczyć i za te, w których, jak wierzymy, jeszcze będziemy uczestniczyć. To jest też dzień, kiedy dziękujemy za naszych kapłanów. Może warto pomyśleć o tym kapłanie, który udzielił nam Chrztu Świętego, który przygotowywał nas do pierwszej komunii, który jest naszym spowiednikiem. Jeśli macie z nimi kontakt, napiszcie do nich maila, wyślijcie SMS-a, może zadzwońcie, na pewno się ucieszymy taką pamięcią. No i wreszcie postarajmy się też w tym dniu okazać szczególną miłość tym, którzy są z nami, naszym domownikom, członkom naszej rodziny, naszym sąsiadom, ludziom, którzy są najbliżej nas. Życzę Wam błogosławionego Wielkiego Czwartku. Szczęść Boże!